Mariano Italiano ostatnio potrzebował akumulatorów i baterii CR2032, że mi po testach pozostawało. To go namówiłem, żeby se nie kupował i że go obdaruję. Tak więc jest. Jest i Mariano Italiano swoim wozem z nowymi wycieraczkami. Elegancko. Ważnie, zapomniałem tym razem. Gmiska dodatków za 7,99. No, na zdjęciu wygląda dużo. Mam nadzieję, że to nie jest wielkości, chociaż patrz, tyle fryteczek tylko wchodzi. Może być wielkości zakrętki od Pepsi Coli. Może tak być. I zupa za 50%. No dobra, tak zróbmy. Nordfish karmi. Zupa poszła jako wersja duża. Faktycznie jest duża. I różne rzeczy tam pływają. Chociaż tą zupę to mogliby, wiesz, czym robić? Kubku. Ta giga wielka micha dodatków. W moim przypadku sałatka i fryteczki. 50-watowy, ale z takim stelażykiem 12-woltowy. Ile? 399? 7 amperów. A tam, no wiesz, takie 50 watów przez cały dzień to ci narobi 500 wacików. Tylko cena jakaś z dupy, za tyle to kupujesz duży panel, nie? Mogłoby być trochę tańsze i są regulatorki. Jak na środek zimy, krótki rękawek, trzeba powiedzieć, że są gorące sportowe nastroje. Najbardziej na świecie nie lubię golenia i właśnie dzisiaj dylemat golarski jest przede mną, bo cały czas się skrobę tą taką, wiecie, normalną maszynką. Mam to, ale to do golenia twarzy nie za bardzo. Fajne do takiego podcinania i do głowy to idealne. To jest też do głowy i też działa dobrze. Miałem kiedyś taką golarkę Philipsa z trzema kółkami i ona mi nie za bardzo pasowała. A kiedyś dawno to jeszcze miałem taką z Brauna, z taką blaszką. I nie wiem, czy nie przeeksperymentuję w tej kwestii. To jest fajne. Ale nie wiem, jakoś całą twarz to źle. Ale jak tylko tam gdzieś podgolić trochę, to zarąbiste. No i przede wszystkim boki na głowie idealnie. Ta do całej głowy, jeszcze by mi się przydała jakaś do twarzy. To jest dobre, oprogramowanie zostało zaktualizowane. Przewodnik po ziarnach się pojawił. Niezłe. Jestem co oprócz tego? Oprócz przewodnika po ziarnach, czy coś się pojawiło? Słuchajcie, szafa kłamie, bo mówiłem wam, że wszystko żeśmy zeżali na święta. A okazało się, że nie wszystko, bo zapomniałem, że sobie kupiliśmy takie coś. No i teraz odkopałem. Co prawda musi to być dobry temat, bo data przydatności jest do listopada tego roku. Tak więc nie było niebezpieczeństwa, że się przeterminuje, ale stwierdziłem, że jeszcze w takim duchu świątecznym, jak kawałek ciasta do kawki, to może być. Tak więc prostuję. Zostało nam to po świętach, ale tylko dlatego, że zostawiłem to w garażu i zupełnie o tym zapomniałem. Pamiętajcie, najważniejsza to zdrowa dieta, czyli wiadro kawy, bo jak ja robię, patrzcie, Kasandra ma za pół rozmiaru, ja mam za cały rozmiar. Smak zrównoważony, a gdzie jest kopalność? Najpierw to, potem to, łagodna. No dobra, może taką łagodną sobie zrobię, ale całą mi tu zeżrę tą szklankę mleka. I to prawie cały taki kubon. Plus ciastko, które ma roczny termin przydatności. To musi być najzdrowsze ciastko na świecie, że może tyle wytrzymać. Żeby nie było, żeby była pełnia zdrowia, to jeszcze musicie do tego przyładować 3 łyżeczki cukru, bo tak to za mała ilość zdrowia by była. W tym śniadanku. No i teraz mniam, mniam, mniam. To jest dopiero pyszniutkie. O, tu jest jakaś za dwa tysiaki. To chyba ich dobrze pogrzało. Ta mi się spodobała za 479. Wszystko się rusza, wszystko się... Jak w internecie oglądałem, to ta mi się podobała. S5, a to jest S6 i jest fajniejsza, tylko nie mogę jej znaleźć tutaj. Jeszcze tam widziałem jakiś Panasonic, ale tutaj chyba nie występuje na tym pokazie. Miałem kiedyś taką,
I te z tymi kółkami jakoś nie za bardzo mi pasowało i miałem kiedyś dawno, dawno, ze 20 lat temu taką i ta w miarę działała. To myślę, że taka z tą ruchomą tą mogłaby być. Ostatnia z wystawy, ale taka macana z wystawy to nie jest fajna. Ta golarka to chyba trzeba będzie w internecie. O, tu jestem ja, zamówić. Czy ktoś jest fanem wśród widzów kanapek z marshmallowem? Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. Ja nie, zupełnie nie. No, to jest dynia. No, ale jest coś. Pumpkin Village. No i pachnie. Spelling Pumpkin Village? Pachnie. No, że stało to po prostu blisko świeczek i nasiąknęło... No, za 17 to żal nie brać. A tu masz takie małe pumpkinki. Żal nie wziąć, nie? Też no. A to są świeczki, widziałeś? Są knociki. Ano. To chyba jeszcze zostało, ale wiesz, po czym? Fajne. Po tym. Po Halloween. A to co to jest? O! Co? Tego projektora. No, przygotuję cały materiał na test hub, ale muszę sobie chociaż z tydzień, półtora poużywać. Jest ładowarka 65 W, to widzę, że potrzebuje 50. I ten zestaw, który tu do mnie przyjechał, to przyjechał z tym powerbankiem, który jest tu u dołu przyczepiony. To jest taka, no po prostu się go wciska, bo to jest z gumy zrobione, o. I jeżeli chcemy tam gdzieś tam świecić na zewnątrz bez zasilania, to możemy jak najbardziej. To jest akurat fajne rozwiązanie i taki powerbank jest 50-watowy. Czyli on daje tutaj odpowiednią ilość mocy, żeby to napędzić. Niestety będzie wam drażnił ucho wentylator, który tu jest, bo już no ile, 3 dni sobie z tym oglądamy wieczorową porą. I jednak nawet jak podgłośnie, bo tu jest wbudowany głośnik, to delikatnie go słychać. Tak więc to trzeba brać pod uwagę, że jednak taka lampa to dużo światła daje i potrzebuje mieć chłodzenia. Ja nawet powiem szczerze, że z brightnessem zjechałem troszeczkę niżej, bo było za jasno. Tak więc to jest uwaga istotna. Jakość wbudowanych głośników, taka telewizyjna, no cóż tu będę dużo mówił. Tak jak macie w telewizorze, to mniej więcej podobnie z tego słyszycie. Dzisiaj zrobię eksperyment wieczorową porą, że podepnę do tego Apple TV, bo jest złącze mini HDMI i będę chciał tego użyć, bo ten interfejs, który jest tu w środku... To nie jest Android, jest to jakiś Samsungowy wynalazek. Tak jak wam też mówiłem za pierwszym razem, nie wszystkie formaty plików DLN-ami czyta. I to jest kłopot. Są aplikacje, większość aplikacji jest takich, których bym chciał używać, ale skoro mam już skonfigurowane na Apple TV i ten interfejs jest nieco zlagowany, to chyba podłączę sobie Apple TV i zobaczę, jak takie kombo będzie działało, bo jednak jestem przyzwyczajony do tamtego interfejsu, do szybkości i tam mam już wszystko zdefiniowane. Tutaj musiałem na wszystkim od nowa się logować przy użyciu tego pilocika, co nie jest wygodne. Było oglądane, szkoda, że nie ma historii. I dwa filmy żeśmy sobie obejrzeli na Disney Channel i powiem szczerze, że no dawno tak miło nie spędziłem czasu przed telewizorem. Pierwszy to był... Jaki ten tytuł był z tym kucharzem? Tego akurat nie pamiętam. Drugi to był Zabawa w pochowanego. Nie ma historii. To szukałem nawet, ale nie ma historii niestety. Także ten drugi to był Zabawa w pochowanego. No nie są arcydzieła sztuki filmowej, od razu uprzedzam, ale miło się ogląda. Pierwszy to ktoś może napisze tytuł w komentarzu. To był o takich ziomeczkach, co przyjeżdżają do jakiegoś genialnego kucharza na taką wyspę. No i tam się dzieją różne niestworzone rzeczy, żeby nie spoilerować. Warto sobie obejrzeć w wolnej chwili. Polecam, miło się oglądało. O, jest, to było, to. To Super Light Menu. A, no właśnie, menu. Nie, super, tylko Search Light Menu. To, zarąbiście, też się oglądało. Takie zupełnie abstrakcyjne filmy, ale miło, żeśmy spędzili czas. Horror, thriller, komedia. No tak trochę faktycznie w tym jest. I grała tutaj ta gościuwa, co była szachistką w tym. W Gambicie. I dlatego mnie to tak jakoś wciągnęło. Tak więc, no to żeśmy oglądali i polecam. Jak wy macie jakieś rekomendacje, tradycyjnie dawajcie do opisu filmu, bo jest tych platform kilka, a czasami nie ma czego oglądać. Kiedyś to lubiłem tych Simpsonów, ale widzę, że jest do nadrobienia 34 serie. Co ty na to? Robimy dzisiaj maraton z Simpsonami? Nie. Czy to spowoduje wylew krwi do mózgu?
Najbardziej to mi się podobają, jak pokazują, jestem, czy to polega na prawdzie, że nie wiem, jest pogrzeb królowej, oni pokazują, że Simpsony z 84 roku wskazywały datę, kiedy będzie pogrzeb tej królowej. Widać tego Trumpa na schodach, jak wjeżdża i zostaje prezydentem, przepowiednia z Simpsonów i on zostaje prezydentem. Aż co, muszę w internecie poszukać te przepowiednie z Simpsonów, które się sprawdziły. No taka ciekawostka. W ogóle ten Disney już u nas siedzi chwilę, a wczoraj żeśmy pierwszy raz w ogóle, pierwsze dwa filmy, jakie żeśmy obejrzeli, i mi się to spodobało. I teraz nam polecił coś takiego. Bad Times at El Royale, żeby sobie to obejrzeć. No to może dzisiaj, jak czas pozwoli, a jak nie, to kiedy idzie. Bad Times at El Royale. Takie coś. A to jest to, co wczoraj wiesz, z rekomendacji po tych dwóch filmach nam wskoczyło.